studiu Radia Kaszaby gość Lidia Metel z Gdańskiego Urzędu Pracy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówić będziemy o spadającym bezrobociu. Na pozór wydawałoby się, że to dobrze, no bo jakie mogą być minusy? Poprawia się sytuacja bezrobotnych na Pomorzu. Przedsiębiorcy się cieszą mniej, bo mają coraz więcej miejsc dla fachowców, których niestety brakuje. Tak, a coraz mniej rąk do pracy. To faktycznie widać dość mocno nie tylko na rynku trójmiejskim, ale myślę, że w całej Polsce, gdzie ta stopa bezrobocia maleje z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. I to są tak naprawdę spadki nieduże w skali miesiąca, ale one są stałe. I ta stale zmniejszająca się stopa bezrobocia spowodowała, że obecnie jest ona na najniższym poziomie od bardzo, bardzo dawna. Obecnie w Gdańsku wynosi ona 3,5%. W skali Polski jest to bardzo niska też stopa bezrobocia w porównaniu do innych również dużych aglomeracji, jak Wrocław, Warszawa, Kraków. W skali Polski wynosi ona gdzieś około 6,3%. No i to jest z jednej strony dobra tendencja, bo pokazuje, że nasza gospodarka coraz bardziej się rozwija, natomiast to już jest ten poziom, który jest takim poziomem bezpiecznym z punktu widzenia ekonomii i gospodarki. Jak to odczuwają nasi pracodawcy? Przede wszystkim mówimy teraz o rynku pracownika. To pracownik tak naprawdę decyduje o swoim zatrudnieniu. Ma tych ofert pracy sporo. Jest to widoczne zwłaszcza teraz w okresie letnim, kiedy do rynku pracy dochodzą nam tak zwane oferty sezonowe związane z okresem wakacyjnym, które na wybrzeżu stanowią dość pokaźną sumę całej liczby ofert pracy w Trójmieście. I widać właśnie po takich sektorach rynku, jak gastronomia, turystyka, wszystkie takie branże związane z rekreacją, że faktycznie coraz ciężej o dobrego, wykwalifikowanego pracownika. I coraz częściej też z tego względu, że tych osób poszukujących pracy jest coraz mniej, pracodawcy te oferty sezonowe bardzo często przedłużają po okresie wakacyjnym i tak naprawdę przemieniają się one w oferty stałego zatrudnienia. Ale powiedzieliśmy o tym, że w Gdańsku 3,5%. To, co interesuje naszych słuchaczy, to na pewno fakt, że w powiecie kościerskim 4% się odnotowuje. Tak. To są dane z końca maja. W powiecie, w kartuskim 4%, w kościerskim 7,2%. To już trochę więcej, ale to jest również ten, jak rozumiem, tak, bezpieczny poziom. Bezpieczny, no i to jest bardzo bezpieczny poziom, chociaż tutaj mówimy o powiatach, bo ja powiedziałam akurat o mieście Gdańsku. U nas w powiecie ta stopa bezrobocia jest w granicach 5,4% na koniec maja tego roku. Bardzo dobrze, ale no to jest, myślę, też taki dość charakterystyczny punkt na mapie Trójmiasta. Bardzo dobrze trzyma się Sopot, bo tam to bezrobocie jest na poziomie 2%, no ale to oczywiście wynika jakby z sezonowości w pewnym stopniu, gdzie te oferty wakacyjne też stanowią bardzo dużą, mają ogromny wpływ na to, jak ta stopa bezrobocia akurat w tym mieście się kształtuje. Bardzo dobrze też stoi Gdynia i w ogóle jako całe województwo pomorskie tą stopę bezrobocia też mamy niższą aniżeli w skali całego kraju. Czy wy jako Urząd Pracy możecie sobie ten sukces niskiego bezrobocia przypisać, czy to raczej gdzieś tam z tyłu głowy pewnie krąży takie powiedzenie, no tak, no ale ile osób wyjechało za pracą, za granicę? Tak, wyjazdy, które już się nie rejestrują jako bezrobotni. Dokładnie tak. No myślę, że gdzieś te działania na pewno odzwierciedlają działalność naszego urzędu, chociażby programy, które staramy się co jakiś czas wprowadzać, i to są nowe programy, chociażby takie jak dublet, jak podniesienie kwoty na refundację, na założenie, na dotację na założenie działalności, czy refundację na zatrudnienie pracownika. Te kwoty systematycznie podnosimy w ramach projektu ZIT. Jest to zintegrowana inwestycja w talenty, więc obecnie osoby, które szukają zatrudnienia, nie do końca wiedzą, czy chcą pracować na etacie, czy bardziej myślą o założeniu własnego biznesu, mają tych możliwości sporo, bo na tą chwilę oferujemy dotacje w wysokości 23 tysięcy złotych. To są fajne kwoty startowe na rozpoczęcie biznesu. No i są znacznie wyższe, bo o kilka tysięcy od tego, co oferowaliśmy jeszcze w ubiegłym roku.
Mamy też fajne formy wsparcia dla pracodawców, chociażby takie, które pozwalają, z jednej strony jest to dublet, pozwala łączyć przygotowanie, wdrożenie pracownika młodego, bo do 30 roku życia jest to projekt skierowany, a z drugiej strony my też wspomagamy dalsze zatrudnienie. Wobec tego taka osoba poszukująca pracy nie tylko zdobywa doświadczenie na nowym stanowisku pracy, ale też dzięki refundacjom naszego urzędu, no, ma zapewnione zatrudnienie na 2 lata. Więc myślę, że takie długofalowe zarządzanie z jednej strony rekrutacją, z drugiej strony kapitałem ludzkim, chociażby poprzez nasze różnego rodzaju projekty, na pewno przekłada się na to, że ta stopa bezrobocia wygląda w taki, kształtuje się w taki, a nie inny sposób. No ale też nie możemy zapominać, że to jest, tak naprawdę to jest wynikowa wielu elementów składowych związanych z tym, co się dzieje w naszej gospodarce, i ta stopa bezrobocia na pewno maleje też z tego względu. No ale myślę, że jedną z przyczyn jest, oprócz tego, że wielu wyjechało, to takim impulsem do tego, że bezrobocie maleje, jest również to, że wielu przyjechało zza wschodniej granicy. Tak, to się zgadza. Niestety są... Jak to wygląda? No niestety są takie branże, zwłaszcza w Trójmieście i w ogóle tutaj na północy kraju, to są takie branże stoczniowe, budowlane, które gdzieś tutaj w naszym rejonie rozwijają się znacznie mocniej. Gastronomia, no właśnie przez tą kiedyś się mówiło turystykę. W latach 90., początek 2000 lat, że Polacy wyjeżdżają do Niemiec i dostają takie zawody, których Niemcy nie chcą już wykonywać, bo są niskopłatne. Czy u nas jest podobnie? No tak, gdzieś tutaj prawda leży pośrodku. Faktycznie, z jednej strony mamy niedobór osób spowodowany tym, że te prace niestety z jednej strony nie chcą być wykonywane przez naszych rodaków, ale z drugiej strony jest też gro tych stanowisk, co do których nie mamy po prostu specjalistów, albo mamy zbyt małą liczbę specjalistów. Oczywiście z jednej strony część z nich, i tutaj mówię przede wszystkim o branży stoczniowej, wyemigrowała do Skandynawii, do krajów właśnie skandynawskich, a z drugiej strony, no gdzieś ta edukacja zawodowa troszkę nam podupadła przez lata zachłyśnięcia się, no myślę, że można tak to określić, zachłyśnięcia się szkolnictwem wyższym. Gdzieś te szkoły zawodowe były traktowane jako szkoły drugiej kategorii i sami doprowadziliśmy w pewnym momencie do tego, że tych osób młodych, które przecież zastępują te pokolenia spawaczy, monterów, malarzy, piaskarzy, to są te zawody, które są najbardziej popularne w branży stoczniowej i też dobrze wynagradzane, jeżeli porównamy te zarobki do średnich zarobków w skali kraju. Okazuje się, że nie mamy młodych specjalistów z potrzebnymi kwalifikacjami. Z drugiej strony, nawet jeżeli wypuszczamy na rynek młodych specjalistów właśnie z tych sektorów, to okazuje się, że tej praktyki, której zdobywają w trakcie edukacji, wciąż jest zbyt mało. I myślę, że tutaj jako Gdańsk też byliśmy pierwszym ośrodkiem, jako miasto, które zaczęło ten problem nie tylko zauważać, ale przede wszystkim przeciwdziałać. Otworzyliśmy wspólnie z miastem, z Urzędem Miasta Gdańsk, Centrum Rozwoju Talentów, które w jednym ze swoich głównych celów i zadań ma właśnie stworzenie, wykreowanie Gdańska jako miasta zawodowców. I tam właśnie schodzimy do szkół, zajmujemy się młodzieżą właśnie z takiego sektora zawodowego. Pokazujemy im, gdzie jest, mówiąc kolokwialnie, branie na rynku pracy, gdzie są te oferty, jakie to są zarobki, czy oni faktycznie do tej branży się nadają, bo nie ukrywajmy, że tego typu branże jak przemysł stoczniowy, budownictwo, to są ciężkie prace, to są niejednokrotnie ciężkie prace fizyczne, a też jeżeli mówimy o stanowiskach tam wyższego szczebla, stanowiskach inżynierskich, to też jest praca, myślę, że bardzo wymagająca, więc naszym zadaniem jako Gdańskiego Urzędu Pracy jest pokazanie różnych alternatyw tym młodym ludziom, jakie mają na rynku pracy, no właśnie, żeby ten kapitał ludzki zatrzymać tutaj w kraju. Czy w związku ze zniesieniem wiz Ukraińcom spodziewacie się ich większego napływu do nas, czy to nie ma znaczenia, bo i tak trzeba mieć pozwolenie na pracę, które kiedyś też się załatwiało? To znaczy, my i tak widzimy lawinowy przyrost. Jak to wygląda?
które tutaj chcą podjąć pracę i faktycznie gdzieś stajemy się tymi krajami, do których 15-20 lat temu sami emigrowaliśmy. Z jednej strony to dobrze, bo pokazujemy, że w naszym kraju można fajnie zarobić i jest ta praca i jest też przede wszystkim praca dla osób no tutaj z Polski. Natomiast tak jak powiedziałam chwilę wcześniej, niekiedy te luki w niektórych branżach powodują, że pracodawcy są zmuszeni jakby zatrudnić czy posiłkować się pracownikami w przeważającej większości za wschodniej granicy. Faktycznie liczba oświadczeń, liczba zezwoleń na pracę, bo tutaj jakby współpracujemy z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, bo część obowiązków leży na nas jako Gdańskim Urzędzie Pracy, spora też część tych obowiązków na Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, one przyrastają lawinowo. To jest, na dzień dzisiejszy to wygląda tak, że liczba oświadczeń, które wydaliśmy tutaj w naszym urzędzie, pozwalająca podjąć pracę chociażby osobom z Ukrainy, jest niemal równa temu, tej liczbie oświadczeń, którą wydaliśmy w ubiegłym roku. A mamy, proszę Państwa, dopiero połowę roku, no więc te liczby są bardzo duże. Jeżeli chodzi o liczbę rejestrowanych zezwoleń na pobyt, w tym zezwoleń na pracę, no to w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim to jest przyrost około 1500 zezwoleń w skali roku. I cały czas ta różnica, ta dysproporcja, liczba tych zezwoleń wzrasta. Ale co to powoduje? To powoduje też ogromne przestoje dla pracodawców, bo niestety różnego rodzaju formalności związane z zatrudnieniem obcokrajowca spowodowały i ta lawinowo rosnąca liczba zezwoleń powoduje, że pracodawcy niestety czekają teraz bardzo długo. W związku z tym uruchomiliśmy jako Gdański Urząd Pracy też specjalny projekt Aktywna Ona, który ma na celu zatrudnienie 10 osób właśnie do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na pół roku, gdzie finansujemy wynagrodzenie, żeby odciążyć tą pracę i żeby pracodawcy nie musieli czekać po kilka nawet, kilka miesięcy, czasami ponad pół roku. No bo to są realne przestoje często w produkcji i powoduje no to w pewnym momencie dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw też niekiedy zaburzenie no tak naprawdę rentowności. No te firmy nie mogą sobie pozwolić na tak długi przestój. Z kolei nie mogą się też w wielu wypadkach posiłkować osobami z Polski. Więc tak naprawdę ta alternatywa zatrudnienia cudzoziemca jest jedynym rozwiązaniem na zapełnienie takiej luki kadrowej. No i to między innymi jest przyczyną malejącego bezrobocia w województwie pomorskim. Tak podsumowując naszą dyskusję, to dobrze czy nie? I czy to bezrobocie będzie jeszcze maleć, czy to już... Ona na pewno będzie jeszcze maleć i myślę... To dobrze? Myślę, że tak. To na pewno pozwala nam jako publicznym służbom zatrudnienia trochę rynek pracy naprawić pod kątem legalności zatrudnienia, pod kątem wynagrodzeń. Każdorazowo przy przyjęciu oferty pracy my też staramy się negocjować z pracodawcą, mając z jednej strony na uwadze też w wielu wypadkach ciężką sytuację samych pracodawców, którzy też tak naprawdę, żeby utrzymać firmę, to nie jest taka łatwa sprawa, ale mimo to staramy się negocjować to wynagrodzenie, warunki zatrudnienia, tłumacząc pracodawcy to tym, że tak naprawdę w ten sposób zyskuje nie tylko wykwalifikowanego pracownika, ale przede wszystkim na dłuższą metę. A takie częste rekrutacje, takie częste zmiany kadrowe też niestety wpływają pod kątem finansowym na to, na kondycję danej firmy. O bezrobociu i o wszystkich tematach związanych z tym niskim bezrobociem, które aktualnie w Pomorskim jest odnotowywane, z panią Lidią Metel z Gdańskiego Urzędu Pracy rozmawialiśmy. Bardzo dziękuję za rozmowę.